Cześć kochani, jeżeli nie ma komunikatu o subskrypcjach, to pojawia się inny, czyli o moich wykładach. Jeżeli ogląda to ktoś z firmy i chciałby zmotywować swoich pracowników, to zapraszam serdecznie na stronę 20wykładów.pl, bo tam więcej na temat moich wykładów motywacyjnych. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Mój drogi, przede wszystkim bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, no i gratuluję Twojego olbrzymiego, kolejnego sukcesu. A teraz mówię w takim razie, co jest tym sukcesem, a Wy słuchajcie uważnie. To nie jest proste, muszę przeczytać. Zostałeś mistrzem świata w ultra triatlonie. Dokładnie. I teraz powiem długości, jakie Robert musiał pokonać, żeby wygrać. Pływanie 11,4 km, jazda na rowerze 540 km, bieganie 126 km i 60. Byłeś najlepszy z 52 zawodników, z których do mety dotarło 44, a drugi, czyli ten tuż za tobą, dotarł 2,5 godziny później. Wyczyn niesamowity, nieprawdopodobny. Jak się czuje człowiek, który jest w czymś najlepszy na świecie? Szczerze mówiąc, nic się nie zmieniło po tym sukcesie. Dalej chcę robić to, co kocham, czyli chcę uprawiać triatlon. To jest przystanek w osiągnięciu tego najważniejszego celu, ponieważ moje największe marzenie to ścigać się na standardowym Ironmanie, czyli trzykrotnie krótszy dystans od tego ultra. I co? To był przerywnik taki przystanek, więc czuję się normalnie, cały czas mam ten cel główny przed oczami i dalej będę ciężko trenował, żeby to osiągnąć, więc nic się tutaj nie zmienia. Twoim największym marzeniem jest osiągnąć mistrzostwo w trzykrotnie krótszym wyścigu. Dlaczego ten krótszy wyścig jest trudniejszy od tego dłuższego? Przede wszystkim jest bardziej prestiżowy. Prestiż to się równa zdecydowanie większa konkurencja. Zdecydowanie większe nagrody pieniężne, co też dużo więcej zawodników profesjonalnych tam startuje. Startują tam najlepsi na świecie. Zdecydowanie ciężej jest się dostać na taki wyścig, zdobyć taką kwalifikację i to też najlepszych zawodników ciągnie do tego. Są kwalifikacje, gdzie naprawdę ścisła czołówka, 55 bodajże zawodników z całego świata może pojechać, gdzie tych osób jest dużo, dużo więcej. Jest kilkaset takich osób, które się starają. Także myślę, że poziom trudności jest jakby tutaj tą główną przyczyną, dlaczego to jest takie ważniejsze. Wydaje mi się, że ten wywiad będzie takim wywiadem, który może być wzorem do tego, jak osiągać swoje cele, tak go odbierajcie. Robert, ile musiałeś pracować na to, ile musiałeś trenować, aby zostać mistrzem świata? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Niby specjalistyczny trening trwał rok do tego wyścigu. Ale prawda jest taka, że całe życie w sporcie ukształtowało mnie do tego i przygotowało moje ciało na taki wysiłek i przede wszystkim głowę. Bo sport, wiadomo, uczy charakteru, buduje ten charakter i uczy walczyć z tą głową, przeskakiwać przez te różne słabości, które podczas takiego wyścigu towarzyszą, bo to jest jakby nieodłączny element takich zawodów, że głowa ma wiele myśli, jest wiele momentów zwątpienia. I całe życie w sporcie nauczyło mnie tego. Co znaczy, że sport kształtuje charakter? W jaki sposób? Znaczy, przede wszystkim porażki mój charakter ukształtowały, a w moim życiu było ich wiele. Na początku, jak byłem pływakiem czy piłkarzem ręcznym też, wiadomo, przegrane mecze czy w pływaniu przegrane wyścigi. Bardzo dużo mnie uczyły i nie powodowały czegoś takiego, że nie będę chciał dalej tego robić, tylko chciałem stawać się coraz lepszym zawodnikiem. No i później w triatlonie. Ja miałem dużo, dużo niepowodzeń ze względu na sprzęt. Niekoniecznie na swoją formę, bo byłem dobrze przygotowany na wyścig, ale często sprzęt mnie zawodził. Wiele razy łapałem gumę na wyścigach, które prowadziłem. Na Mistrzostwach Europy, na torach, na pierwszym zakręcie, gdzie wyjechałem z boksu, zacisnęły mi się klocki hamulcowe, co uniemożliwiło mi dalszy wyścig. Nie miałem możliwości tego wygiąć, więc cały rok się szykowałem na główną imprezę, a byłem zawodnikiem, który nie startował tam często, tylko chciało się przygotować na jeden wyścig, wygrać to i dalej trenować do kolejnej imprezy, bo wiadomo, triatlon jest wyczerpującą dyscypliną. Tych wyścigów długich nie da się zrobić dużo w skali roku, bo to wyniszcza organizm. I taki wyścig musi zaskoczyć, a niestety w moim życiu były takie historie, że naprawdę trzy wyścigi miałem nieudane w roku przez sprzęt
i nie chciało się już dalej tego robić. Mówiło się po co, rodziły się te pytania, ile pieniędzy w to idzie i ile poświęcenia, i nie tylko mojego, bo i rodzina, i przyjaciele. Mhm. Więc to na pewno zbudowało mój charakter, więc sport poprzez te porażki no, stworzył takiego człowieka, jakim jestem. Jestem dużo silniejszy psychicznie i na pewno dlatego teraz sobie radzę też podczas takich długich wyścigów. Zaznaczę, że Robert ma 29 lat i już wiele tytułów. Powiedziałeś o treningach. Jak wyglądają Twoje treningi? Jakie to są długości? Ile czasu dziennie poświęcasz na te treningi? To zależy od okresu przygotowawczego. Ale to jest około 6 godzin dziennie, średnio 30 godzin w tygodniu. Jeden dzień w ogóle nie trenuję. W sobotę mam krótką symulację wyścigu, więc krótki trening, ale około tych 30 godzin zawsze wychodzi w tygodniu. Były treningi, że takie tygodnie, że spędzałem na treningu powyżej 40 godzin nawet, około 40 godzin. Takie 2 tygodnie miałem w życiu, więc to było już naprawdę bardzo ciężkie, bo to wychodziło prawie 8 godzin dziennie. Z tego też powodu musiałeś zrezygnować ze swojej pracy, z bycia strażakiem, gdzie też wygrałeś pewne zawody. Ale mówiłeś, że to nie jest tak rygorystycznie, bo w weekendy idziesz na imprezę. Tak, tak. Wracając do straży może najpierw. Musiałem zrezygnować, ponieważ no, nie dało się tego połączyć, nie było takiej możliwości. Jeżeli chcesz być w czymś dobry, to nie dasz rady tego połączyć, jeżeli jedna praca i druga powinna ci zajmować około 8 godzin dziennie, więc to jest niemożliwe. Bo reszta czasu byłaby już przeznaczona tylko na sen, a gdzie jeszcze przerwy pomiędzy treningami czy pracą, więc no, nie dało się tego zrobić, a nie chciałem być średnim zawodnikiem, tylko jak zacząłem, że jest potencjał, no, postanowiłem, że trzeba to dalej pociągnąć i postarać się być najlepszym na świecie, więc tutaj tak. A jeżeli chodzi o te imprezy, no to jestem normalnym człowiekiem, nie mam czasu na spotkania ze znajomymi w tygodniu, bo jest tego dużo wszystkiego, ale w sobotę, tak jak mówiłem, sesje treningowe są krótsze, kończę je do południa, potem mam czas dla przyjaciół, więc wychodzimy sobie gdzieś na piwko, czy gdzieś właśnie na imprezę i to jest jak najbardziej normalne. W niedzielę jest czas na regenerację, także na poniedziałek jestem gotowy. Ja widzę, że ty nieźle balujesz, ty się taki uśmiech, to widać. Czy istnieje taka szansa, że osiągnąłbyś to, co osiągnąłeś, bez pomocy innych ludzi? Nie ma takiej możliwości. Czyli team, który jest z tobą, jest niesamowicie istotny. Tak jest, team i osoby, które przez to całe moje życie w triathlonie doprowadziły mnie do tego wszystkiego, ponieważ było wiele osób, które mnie wspierało i które do dzisiaj są ze mną. To się wszystko zmieniało, ale nie jestem w stanie nawet wyliczyć tego, ile tych osób było. To są takie małe cegiełki i słowa, i jakieś gesty, i też wsparcie finansowe różnych firm, więc to wszystko budowało ten cały sukces, także to jest najważniejsze, bo ja też jestem osobą i sportowcem, który jak ma nieczysty umysł, nie jest w stanie zrobić treningu, a jak nie jestem w stanie zrobić treningu, to nie jestem w stanie wygrać wyścigu. A miałem coś takiego, wiele pytań, jak był początek tej drogi najcięższy, gdzie trzeba było zrezygnować z pracy, więc ciężka była sytuacja finansowa, trzeba było wyjeżdżać na obozy, więc taki okres bardzo trudny w moim życiu, najcięższy, gdzie potrzebne było wsparcie rodziców, rodziny, wsparcie małych firm, a ciężko jest pozyskać takie wsparcie, ponieważ no, trudno jest komuś uwierzyć w to, że ty, w twoje słowa, że ty mówisz, że będziesz najlepszy na świecie. Trudno. No, najczęściej trudno. Firmy wspierają, jak już jest jakiś wynik i faktycznie łatwiej jest o tą pomoc, a jednak byłem w takim miejscu, że musiałem kogoś przekonać i spotkać takich ludzi, którzy w to uwierzą, więc to był najtrudniejszy moment i gdyby nie te osoby, to ja nie byłbym tutaj dzisiaj, bo ja bym pewnie rzucił trening, bo nie byłoby mnie na to stać. Wiem, że teraz w Twoim życiu pojawił się jedna z osób, którą znam, gość programu tego, jak mieszkają gwiazdy, Robert Gryn, którego to nazwę firmy masz na koszulce, bo będzie Cię wspierał finansowo. Tak, dokładnie. Robert, tak jak właśnie ostatnie 2-3 osoby, które pomogły mi dojść do Mistrzostwa Świata, on się do mnie odezwał, jak jeszcze ja w sumie nie osiągnąłem nic, ponieważ odezwał się do mnie na biegu i wysłał mi wiadomość, odczytałem ją po wyścigu, że Robert po prostu zainspirowało go to wszystko i widząc to, co się dzieje podczas zawodów, napisał do mnie i zaczął prześledzić moją osobę. Zobaczył, że moim marzeniem jest pojechać na Hawaje, napisał do mnie,
że bez względu na to, jak to się skończy, chcę Cię widzieć na podium, na koniu i chcę Cię wesprzeć. Więc to mnie bardzo ujęło, tak samo jak poprzednicy. Oni się do mnie odezwali, zanim ja coś osiągnąłem. Pomogli mi, uwierzyli w to, że mogę zostać mistrzem świata i dlatego z Robertem chciałem się spotkać, chciałem porozmawiać, ponieważ to jest osoba, która odezwała się do mnie przed tym, jak wygrałem te mistrzostwa i to mnie bardzo ujęło i chcę z nim spełniać kolejne marzenia. Pewnie masz takie dni, że ci się nie chce iść na trening, albo przynajmniej nie chce ci się ukończyć tego treningu. Jak sobie z tym radzisz? Tak było na początku tej drogi. Jak właśnie byłem pływakiem, to ja często opuszczałem trening i się cieszyłem, że nie idę na ten trening. A teraz nie wyobrażam sobie tego, więc tutaj nie ma takich dni, jak mówisz. Jeżeli takie dni przychodzą, to znaczy, że jestem bardzo zmęczony i organizm mi daje znać, że Robert, trzeba troszeczkę przystopować, odpocząć może jeden dzień. Ale to nie jest lenistwo, tylko już organizm może trochę się buntuje, bo jest gdzieś tam na krawędzi tego zmęczenia. Także nie mam takiego czegoś, że mam niechęć, o nie chce mi się, ponieważ to jest moja praca i praca, którą kocham, a jak wiadomo, każdy jak coś tam lubi czy kocha w życiu, to robi z przyjemnością, więc. Z moich obserwacji wynika, że ludzie często nie działają, ponieważ nie wiedzą, po co idą, czyli nie wiedzą, co dostaną, kiedy tam dojdą. Czy to nie jest tak, że najtrudniejszy to jest ten pierwszy etap osiągnięcia sukcesu, a potem jak już zasmakuje się tego sukcesu, czyli wie, po co się idzie, to jest dużo łatwiej? Myślę, że cały czas jest tak samo, jeżeli wiesz, po co idziesz. Natomiast jeżeli ja na przykład nie potrafiłbym trenować, nie mając jakiegoś celu. Nie wiem, ktoś chce schudnąć, ktoś chce zrobić jakiś wynik, ktoś chce sobie coś udowodnić. Musi być ten cel. Ja nie potrafiłbym tak rygorystycznie podchodzić do tego i tak ciężko trenować, nie mając celu, więc mój cel to Mistrzostwa Świata i ja wiem, po co wychodzę na ten trening i nie trzeba się specjalnie motywować, bo wiem, gdzie jest ta meta. Także też byłoby mi ciężko się zmotywować, iść codziennie biegać, czy jeździć, czy jeszcze dodatkowo robić ciężkie interwały, nie mając celu, bo po co miałbym to robić, prawda? Jak z nawigacją GPS, trzeba wpisać współrzędne cele, aby nawigacja nam wyznaczyła drogę z punktu A do punktu B, czyli cel niesamowicie istotny. Wyścig zaczyna się od ponad 11 km pływania w odkrytym basenie. Co 2 km miałeś postój. Co było najtrudniejsze w pływaniu? Co najbardziej zapamiętałeś? Najtrudniejsze było dostosowanie tempa, ponieważ chciałem płynąć troszeczkę szybciej, ale nie mogłem, bo uniemożliwiła mi to temperatura wody. Woda powinna mieć 23 stopnie, tak było niby wcześniej w regulaminie, że tyle będzie miała. Obniżyli tą temperaturę, natomiast przez 2 dni się nagrzała do 30. I były takie upały w Europie, odkryty basen, tego nie zbili. I to było najtrudniejsze, bo trzeba było wszystko sobie inaczej przekalkulować. Trzeba było dołożyć momenty chłodzenia, dziwne, bo w basenie nigdy się nie chłodziłem. A tutaj trzeba było to, ten element jakby wdrożyć w ten wyścig. I o to wszystko dbać, więc doszły takie małe elementy, nie można było się podpalać. Także trzeba było troszeczkę się uspokoić i taki chłodny umysł zachować, to było najtrudniejsze. To znaczy, bo chciało się płynąć szybciej, a nie mogłem, to znaczy, bo wiedziałem, że się przegrzeje. To znaczy nie można było się podpalać, przegrzewać, za szybko płynąć? Tak, no tak już jakby powiem dokładnie, o co chodziło. Ja miałem ustawione tempo na minutę 18 na 100 metrów. Trzeba było to troszeczkę przestawić, bo nie wytrzymałbym w piance w 30 stopniach płynąć takim tempem, bym się przegrzał. I trzeba było to zrobić totalnie luźno, więc zmieniliśmy na te 42 sekundy na basen, co jest dużą różnicą w skali tych 11 km ponad. Ale trzeba było to zrobić, bo takie wyścigi, gdzie pogoda jakby płata figle, wygrywa najmądrzejszy zawodnik, a nie koniecznie najlepszy. Także. Dobrze powiedziane. Powiedziałeś, że miałeś ustawiony alarm na 42 sekundę. Po co? Ponieważ co ciężko. 42 sekundy, tak, przepraszam. Tak. Trenuję z zegarkiem i zdecydowanie łatwiej mi jest wyczuć tempo. Ciężko jest na adrenalinie, na takim wyścigu płynąć dokładnie z planem. Kiedyś pamiętam też, jak byłem pływakiem, zawsze za szybko się zaczynało i to jest normalne, bo tego się nie czuję. Dopiero to zmęczenie później przychodzi, a tutaj nie można sobie pozwolić na taki błąd, że pierwszą setkę się popłynie 10 sekund za szybko, bo to później jakby zaprocentuje na dalszej części wyścigu i niestety może się skończyć źle. Może nie ukończyć takich zawodów. Także ustawiłem na 42 sekundy i w momencie wybicia jakby alarmu i wibracji, bo zegarek ma alarm i wibrację, wiedziałem, że muszę dotknąć nogami na ścianę i trafiać w ten punkt. No i tak to wychodziło. Co 42 sekundy musiałem zrobić nawrót i żeby się nie wiedzieć, że się nie przegrzeje, że to jest spokojnie
i tak dalej. I co, przez te 11 km pływania nie było tak, że nie uderzyłeś przy 42 sekundzie nogą w basen, w sensie w ścianę? Nie, wszystko było trafiałeś? wszystko było w punkt, a ta reszta czasu, bo tam średnia wyszła około 1,23 bodajże, była na, po prostu na pożywienie. Jak się chłodziłeś? Dbał o to mój support, moja żona i trzech przyjaciół. Do karku mi przykładali lód, do szyi i wylewali zimną butelkę lub bidon z wody z lodem na głowę. Także po prostu schłodzali głowę, bo to było najważniejsze. Jak to możliwe, że na samym pływaniu miałeś 30-minutową przewagę? To są wyścigi ultra i na takie ultra jeździ dużo kolarzy, dużo biegaczy, a niekoniecznie kompletni zawodnicy. Na Ironmanie na Hawajach już takich sytuacji nie będzie. Tam wszystko jest co do... Ja jestem kompletnym zawodnikiem, nie brakuje mi nigdzie, a na takich zawodach zazwyczaj ktoś ma jakąś tam konkurencję wiodącą i któryś tam leży. Też na pewno temperatura spowodowała to, że niektórzy asekuracyjnie płynęli. No to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. Byłem lepiej przygotowany w wodzie, może tak najprościej. Wychodzisz z basenu i wsiadasz na rower. Niektórzy myślą, że wychodzisz, przebierasz się, bierzesz prysznic, układasz sobie fryzurę, zjesz sobie obiad i wsiadasz na rower. A jak to tak naprawdę wygląda? Wszystko jest w biegu. Od wyjścia z wody do roweru jest tam około 200 metrów chyba było. Może troszeczkę mniej, tu była krótka strefa zmian. Więc szybkim biegiem dobiegałem do roweru. Szybka zmiana stroju. Musiałem zdjąć piankę, założyć strój startowy. To trwało może około 30 sekund i założyć kask i lecieć na rower. Także ta zmiana może trwała z minutę. To są bardzo szybkie, dynamiczne strefy zmian. Ta nie ma jakichś przerw. W ogóle podczas takich zawodów nie ma żadnych przerw. Dopiero na biegu pojawiły się takie kryzysy, że musiałem rozmasować mięśnie, ale to był mus. Czyli wchodząc na rower na 540 km, ani razu z niego nie zszedłeś? Na 400 około kilometrze musiałem się zatrzymać, żeby założyć oświetlenie na rower, czyli dwie lampki. To trwało chwilę i przy okazji, jak mechanik, mój kolega zakładał to oświetlenie na rower, ja skorzystałem z tego i się załatwiłem. Także sekunda przerwy dosłownie, no nie wiem ile to mogło trwać. A dlaczego wcześniej nie było tego oświetlenia na rowerze? Nie chciałem z tym jechać i mieć dodatkowego ciężaru. Gdzieś tam w głowie to jest, że o dodatkowe gramy zakładasz, nie potrzebujesz tego. A wiedziałem, że przyjdzie moment, że będzie trzeba się załatwić, więc po prostu wiedziałem, że podczas zakładania tego oświetlenia będzie moment, żeby też się zatrzymać i załatwić. Niesamowita precyzja i dopracowanie. Niesamowicie mi się to podoba. Następny wyścig to właśnie 540 km na rowerze. Co jadłeś w tym czasie i w jaki sposób komunikowałeś, co chcesz jeść? Ogólnie przed wyścigiem żywienie jest testowane na jednym z treningów w tygodniu. Także taka symulacja wyścigu jest, tak jak Ci mówiłem, w soboty. To jest odżywianie, tempo startowe i to wszystko jest testowane. Szczerze, nie wiedziałem dokładnie, co jem, ponieważ nie zawracam sobie nigdy tym głowy. O to dba właśnie support. Po pierwsze, ja nie chcę wiedzieć, co ja jem. Wiem, że dietetyk mówi, to Robert da Ci moc. Ja w to wierzę, także trzeba mieć też to zaufanie. Z tego, co jedynie tak mogę powiedzieć, po smaku, co to było, to były to przeróżne papki, takie musy, jakby ryż zblendowany z owocami. Czułem truskawki, czułem, nie wiem, czy to gruszka była, czy coś takiego, jakieś takie musy. Pamiętam wołowinę zblendowaną podlaną taką rosołem. Raz sobie zażyczyłem pizzy. Grubo. Ale to zaraz do tego dojdę, bo to już troszeczkę za daleko poszedłem. Jedzenie było ustalone co takie pożywienie, pokarm. Co 25 minut przyjmowałem, łapałem kubek, który miałem wystawiany przez kogoś z supportu. Cztery osoby były, więc każdy był odpowiedzialny za coś innego. Jeden podawał kubek z jedzeniem, kawałek dalej ktoś stał z bidonem, żeby to przepić, a jeszcze dalej, żeby się schłodzić. Także to było dopracowane i dostawałem przed nawrotem, bo był nawrót o 180 stopni, informację: Robert, teraz jesz papkę. Robert, teraz będzie kubek z jedzeniem. Robert, teraz będzie to. I teraz będzie żel. I po prostu ja dostawałem informację na dosłownie... Okrążenie przed. Nie okrążenie, na nawrotce. To okay. Ile było, nie wiem, z 20 sekund przed, co będę musiał przyjąć. Oni mieli wyliczone, kiedy trzeba co wziąć. Ja tylko wiedziałem, co ile to jest minut. Nie wiedziałem, co dostanę. Wiedziałem, że muszę pić często, co 2-3 minuty piłem, ponieważ było bardzo gorąco, więc miałem tutaj swój izotonik i wodę, więc zawsze to wymieniałem, jak się kończyło. Także ja kontrolowałem picia i kontrolowałem, jadłem takie tabletki, saltstiki z elektrolitami, żeby nie złapały mnie skurcze, więc wiedziałem, że co pół godziny muszę to zjeść. A o resztę jedzenia dbał support i po prostu krzyczał mi przed nawrotką, co zaraz dostanę.
Czyli co 2-3 minuty podawali Ci też na bidon z wodą? Nie, nie, nie. Ja miałem 2 bidony, jak one się kończyły, mówiłem na następnej pętli przygotuj bidon, bo już czułem, że się kończy. Okej. Okay. Także wszystko tak wyliczone. No ale nagle Robert biegnie, jedzie tak. I mówi pizzę proszę. Był taki moment, że zawsze podczas tak długiego wyścigu jest taki moment, kiedy już to jedzenie się przejada. Tak jakbyś miał cały czas jeść to samo, rower trwał 15 godzin. Ciężko jest jeść co 25 minut to samo. To jest niemożliwe do zniesienia, bo od razu chce się wymiotować. Też u mnie takie momenty były i pomyślałem sobie o pizzy i nie wiem, czemu głowa chciała pizzę, więc powiedziałem, słuchajcie, musicie ogarnąć pizzę. Nic innego nie zjem. No i na następnej było takie szczęście, że tam była restauracja, szybko zrobili tą pizzę. I zamiast do kubka właśnie, gdzie wkładali tą papkę, wkładali mi kawałek pizzy zwinięty, ja tylko jadąc chwytałem, wyjmowałem i jadłem na rowerze, troszeczkę nosem wylatywało, bo ciężko w takiej aerodynamicznej pozycji coś przełknąć, ja tam się nie prostuję, też żeby nie tracić jakby na prędkości, bo osoba wyprostowana ten wiatr zbiera na siebie i ta prędkość jest zdecydowanie wolniejsza, więc... W nocy od temperatury parowały Ci okulary. Tak, też tego nie przewidzieliśmy, bo nigdy nie jeździłem w nocy. Biegałem, ale nie jeździłem, a organizm był już mocno przegrzany, już takie stany zapalne się zaczęły robić, ponieważ, no nie powiedzieliśmy tego, ale powyżej 30 stopni było w cieniu, około 50 na stopniu, na słońcu, także no, bardzo wysoka temperatura i ciało jest nagrzane, noc przyszła i zaczęły parować okulary, więc musiałem je wyrzucić. Jak wyrzuciłem okulary, okazało się, że do tych lampek lecą małe muszki, takie roje muszek i wszystko wpadało do oczu. Także kolejna rzecz, która wyszła podczas wyścigu. Niby jest się doświadczonym zawodnikiem, a takie rzeczy wychodzą. I trzeba było zmieniać pozycję, jechać cały czas ze wzrokiem na asfalt, nie patrzeć w przód, bo ci wpadało do oczu. A było to trudne, ponieważ jak już jesteś tyle czasu na rowerze, to się trochę już kołuje w głowie, widząc te pasy. Też chce się wymiotować i trudne, pamiętam, chyba 2 godziny jechałem po ciemku. Bardzo trudne. Współczuję osobom, które musiały jechać dłużej. Chciałem zapytać o to, jak często zatrzymywałeś się na wszystkich odcinkach. Wiemy już, że na rowerze tylko raz na zmianę światełek, a jak to wyglądało z bieganiem? Wszystkie, całe pożywienie było w biegu. Stacji zrobiłem 3 na masaż 2-3-minutowy, żeby rozbić te mięśnie i troszeczkę, żeby głowa odpoczęła. I raz się chyba załatwiałem. Tam musiałem przystanąć w krzaczki i się załatwić. Także 4 postoje, na toaletę to tam 10 sekund, a na te masaże to z 2-3 minuty. Cały wyścig trwał ponad 30 godzin. Co z sennością? Nie przychodzi to w ogóle. Jakbym to robił podczas treningu, to na pewno chciałoby się spać, bo nie ma tak wysokiej adrenaliny, nie ma... Jakby ten cel jest inny. Trening, a wyścig to jest zupełnie co innego. Tutaj wiem, że się pod to szykowałem. Wiedziałem, ile osób mnie do tego wspierało i tu w ogóle nie ma możliwości o tym, żeby się zachciało spać, także też tego się obawiałem, a cały czas jest wysoka adrenalina, cały czas jest chęć walki i nawet chyba to cierpienie nie pozwala na jakieś takie myśli o śnie. Wiedziałeś, jaką masz przewagę ze względu na tablice, które były na drodze, tak? Z czasami? Na rowerze, bo na wodzie nie wiedziałem nic. Okej, okay. Na rowerze. Miałeś dużą przewagę. Czy nie miałeś tego, skoro mam tak długą przewagę, to mogę troszeczkę zwolnić? Nie, nie. Cały czas realizowałem ten plan, ponieważ wiedziałem, że przyjdą momenty kryzysów, bo po pierwsze, nigdy nie robiłem tak długiego wyścigu i nie wiedziałem, co się wydarzy, więc póki noga podaje, to trzeba to dalej realizować. A po drugie, nie było sensu zwalniać, bo przebywałem w takich strefach, można powiedzieć, regeneracyjnych. To nie jest tak, że ja się męczyłem mocno na tym rowerze. Ja byłem na tyle wytrenowany, że to był naprawdę swobodny rozjazd dla mnie. Ale trzeba w takich strefach przebywać, żeby móc skończyć tak wyścig. Także nie było takiej myśli o zwolnię, bo jest taka przewaga, bo nie było z czego zwalniać. To mnie nie męczyło. Tutaj trzeba było dbać o żywienie. Jedyne co męczyło to przegrzewanie się, ta temperatura. A wiadomo, im szybciej zejdę z roweru, im szybciej skończę wyścig, tym krócej, tym mniej będę cierpiał podczas takich zawodów. A taka duża przewaga na końcu wyścigu też była spowodowana tym, że ja późno w nocy zacząłem ten bieg, także miałem więcej czasu na to, żeby przebiec tam większą odległość, zanim to słońce wyszło na drugą dobę już. A te osoby, które 2 godziny po mnie schodziły z roweru, już musiały dłużej biec za dnia, także w temperaturze ciężkiej. I jeszcze raz musieli przez to piekło przechodzić, które było dnia poprzedniego. Więc z korzyścią było jechać tak szybko, żeby jak najkrócej biec w słońcu. Czy nie bałeś się, że głowa nie da rady?
Były takie momenty, że musiałem stoczyć małą wojnę myśli, ale jakoś udało się to przejść i na pewno gdybym był sam na tym wyścigu, nie byłoby supportu i nie byłoby w ciągu roku tych osób, które mi pomagały, to mógłbym tego nie skończyć. A wystarczyło mi spojrzeć na nich, na przyjaciół, na żonę. Wystarczyło mi przypomnieć, kto mnie do tego doprowadził i nawet że siedzą osoby przy komputerze, czy rodzina, czy przyjaciele i odświeżają te wyniki, to już się chce to zrobić bardzo też dla nich. I no, łatwiej jest znieść ten ból na pewno. To ile razy miałeś taki moment w głowie, rezygnuję? Czy 3 razy miałem coś takiego, że czułem, że już troszeczkę odpływam, że trzeba się zatrzymać i że uciekłem, ja popełniłem błąd na 60 km, jak uciekły mi właśnie myśli, ile mi zostało? Ja sobie pomyślałem, kurczę Robert, to jest tyle kilometrów, jeszcze 60, a ty jesteś tak skrajnie wyczerpany. I właśnie w wielu wywiadach przytaczałem tą moją rodzinną miejscowość Elbląg i miejscowość, do której jeżdżę w każdy weekend z rodziną, się troszeczkę odpocząć, wybiegać pieska, na plaży do Krynicy Morskiej jeżdżę i to jest około 60 km. Jak sobie wyobraziłem, jak czasem ciężko jest w samochodzie to wytrzymać i chce się spać. A tutaj trzeba przebiec mega wyczerpanym. I wtedy organizm jakby zaczął sam iść. Przestałem biec po prostu, już czułem, że jest coś źle. Zatrzymałem się, to było blisko stanowiska naszego supportu, więc zatrzymałem się, mówię, muszę mieć 2-3 minuty masażu i to przyłóżcie mi lodu, zjem sobie na spokojnie pierwszy posiłek, bo wszystko było w biegu. Nawet nie przechodziłem do marszów przy pierwszych 60 km, wszystko było cały czas w biegu. Chwytałem kubek, połykałem, a tu czułem taki spokój, i postanowiłem sobie podzielić ten dystans tych 60 km na 3 krótsze odcinki i postanowiłem co 20 tam pętli się zatrzymywać i co, i udało się, więc trzeba było szukać myśli i po pierwszym kryzysie, jak już przyszedł potem ten drugi, wiedziałem, że dałem radę przezwyciężyć ten pierwszy, to wiedziałem, że potem przezwyciężę i ten drugi, a potem zostanie tylko jeden. Tylko trochę oszukiwałeś ten umysł, co nie? Mówiąc, że za chwilę przerwa, zjesz tak. Sobie, będzie masaż. Będzie fajnie masaż, że to nie jest 60, a jednak 20 kółek sobie mówiłem. 3,26 km to było, bo pętla miała 1320 m. Co z butami, rowerem, ubraniami? Na ile one są specjalne w takim wyścigu? W pływaniu płynęliśmy w piance. Pianka, w której trenowałem już drugi sezon i super mi się w niej pływa, także to wszystko było przetestowane. Na rowerze staraliśmy się z moim przyjacielem zrobić taki strój, żeby był wygodny na te 15 i ponad godzin. Wiadomo, ciężko jest wytrzymać na siodełku. Siodełko jest bardzo wąskie. Na wkładce startowej, która jest cieniutka, żeby było wygodnie. Więc stworzyliśmy taki strój, żeby mógł wytrzymać ponad te 500, 4, ponad te 500 kilometrów nie wiercąc się i nie wstając, żeby było wygodnie. Więc stworzyliśmy taki strój, który umożliwił mi ukończenie tego wyścigu, że tak powiem, w komforcie. Mówiąc prosto, by cię tyłek nie bolał. Tak, żeby mnie tyłek nie bolał. I to naprawdę super, super się udało. I też był bardzo aerodynamiczny. Ja też zaoszczędzałem na nim 20 watów, co jest bardzo dużo w triatlonie. Szuka się tych oszczędności na wszystkim. I jeszcze mogliśmy na stroju to zrobić, ponieważ był z najlepszych materiałów, który nie wchłaniał tego wiatru, tylko to odbijał i fajnie, fajnie mi też pomogło. Dzięki niemu uzyskałem większą prędkość. Powiedziałeś, że ostatnie pętle nie pamiętasz, jak ekipa układała cię lodem i masowała. Tak, był taki moment na ostatniej tej przerwie, to była trzecia przerwa na biegu, na 10 pętli przed końcem, czyli 13 km do mety. Widziałem film i ja nie pamiętałem tych słów, które widziałem na filmie. Widziałem, jak mi tak głowa leci, czego tak nie czułem. Po prostu już byłem mega, mega wyczerpany. I to nie dlatego, że ja złe tempo narzuciłem sobie, tylko tą pogodą. Ciężko jest naprawdę w upale chodzić, spacerować, a co dopiero przebywać przez tyle godzin na jakiejś tam intensywności. I to mnie zabiło. Także ja zobaczyłem na tym filmie właśnie historię z lodem, jak mnie gdzieś tutaj pod brzusz ściskają, a ja tego nie czułem i tak do końca nie. Dopiero z filmu się dowiedziałem, o co tam chodziło. Wiedziałem, że ta przerwa była, ale nie pamiętałem, co oni do mnie gadają, co oni tam ze mną robili. Żona wyznawała ci miłość. Tak, podczas biegu widziałem na filmie. Tak? A tego się nie słyszy. Tego się nie słyszy w ogóle. Tych krzyków, ktoś myśli. Właśnie kiedyś jeszcze rodzice nas dopingowali i mojego brata. Pamiętam, jak jeździliśmy razem na jakieś zawody pływackie, a tego się nie słyszy dopiero na kamerze.
pamiętam, się mówiło, mama, jaki wstyd, tata, co ty tam wyprawiasz, nie? Tak, my tego nie słyszymy. Także... Wyścig skończyłeś przed 14. Co działo się później? I czy to prawda, że ta mata dla zwycięzcy, właściwie podium, jest dlatego takie niskie, bo może ci już nie dać rady wejść na wyższe? Szczerze, właśnie w ultra takie podium jest niskie i nie zastanawiałem się, dlaczego jest możliwe. Ono jest zerowe, ono jest po prostu matą. Tak, możliwe. Co czułem? Trudne chwile były, ponieważ nie mogłem odpocząć. Musiałem przejść testy antydopingowe i też trzeba się załatwić, a wszystko się blokuje po takim wyścigu. Niby jest się bardzo nawodnionym, a nie było z czego się załatwić, więc jeszcze po wyścigu musiałem wypić w sumie dwa razy po półtora litra wody i wyszło no, 3 litry płynu, żeby dopiero się załatwić. Zajęło mi to 3 godziny. Po takich zawodach ciężko jest cokolwiek przyjąć, już nie chce się nic jeść, pić. Chce się po prostu odpocząć, odetchnąć, a tutaj mózg jest, nie możesz opuścić tam miejsca wyznaczonego przez kontrolę i trzeba oddać tą próbkę, więc to był trudny moment, bo trzeba było cały czas stać, wiadomo, próbować wydłuszać, bardzo trudne momenty, a nogi kołki, już się nie da ugiąć kolan, bo po przekroczeniu mety jakby organizm jest zaprogramowany na te 126,6 i nie jest w stanie, nie byłbym w stanie powiedzieć dalej, o tak. Z góry wiem, że to jest tyle i jakby na tyle starczy sił. Więc trudne momenty, po 3 godzinach się załatwiłem, pojechaliśmy do domu, nie dałem rady zasnąć, bardzo wysoka temperatura ciała. Ile dni nie spałeś? Przed wyścigiem spałem 2 godziny. Mhm. W trakcie wyścigu ta cała noc, więc tam nie spałem. Po wyścigu nie spałem całą noc. Także przez 3 doby spałem 2 godziny. Jak wygląda regeneracja po takim wyścigu? Powinna wyglądać inaczej niż u mnie. Troszeczkę to zaniedbałem. Nie miałem, jakby, no głupio to zabrzmi, czasu na tą regenerację. Za mało przyjąłem tych masaży. Pierwszy dzień nie byłem w stanie się przemieszczać. Pomagałem sobie razem z przyjaciółmi. Chodziłem, po prostu mnie podpierali. Podpierałem się o nich. Albo nosili mnie na barana. Także pierwsza doba trudna, a później no, sam sobie organizm z tym radził. Wiadomo, żadnego wysiłku fizycznego, tylko jakieś spacery. Dopiero po 2 tygodniach wykonałem pierwszą jednostkę treningową. Starałem się jak najwięcej odpoczywać. Był to duży sukces, duży rozgłos i trzeba było udzielić wielu wywiadów, także ja miałem naprawdę mało czasu dla siebie i na ten odpoczynek. Powinien wyglądać inaczej, trochę to zaniedbałem i no, mam takie szczęście, że organizm się zregenerował, że się nie buntował, że nic mnie nie boli i jestem w stanie trenować dalej. Słyszałem, że po wyścigu też w hotelu ze względu na wysoką temperaturę ciała byłeś okładany ręcznikami zimnymi, ale to chyba działało na chwilę. Tak, na chwilę. Przez północy właśnie Piotr, Adrian, Janisz i Natalia okładali mnie ręcznikami z wyjętymi z zimnej wody z lodem, żeby tą temperaturę zbić. Przez to też nie mogłem zasnąć, bo to było tak byłem ciepły. Nawet jak zdjęliśmy ręcznik ze mnie po kilku sekundach, on już był wręcz wrzące. Więc ta temperatura była mega, mega wysoka i trzeba było to zbić, żeby móc funkcjonować, żeby się lepiej poczuć, bo no, sam wiesz, jak masz gorączkę, jesteś chory, nie da się żyć, a masz ochotę zasnąć po takim wysiłku, po takim czasie bez snu, więc trzeba było to zrobić i na szczęście po jakimś czasie udało się to wszystko zbić i wszystko wróciło do normy. Kiedy pojawiła się taka świadomość, czego by dokonałeś, że jesteś najlepszy na świecie? Właśnie tu były dziwne emocje, bo powinno to być po przekroczeniu mety, ta radość, ta euforia, a tego nie było. To dopiero następnego dnia gdzieś przyszło do mnie. Tak, ja słyszałem, że biegłeś na metę zero emocji. Zero emocji, nawet ulgi nie było. Nie wiem jak to opisać, czy to jest takie wyczerpanie organizmu, że nic nie dochodzi do ciebie, nie mam po prostu pojęcia. A jaka jest wygrana? To są zawody rangi jakby mistrzowskiej przez federację i tam nie ma dużych pieniędzy, żadnych praktycznie. Ja dostałem około chyba 6 tysięcy, także to są małe pieniądze, ale ważny jest tytuł. Powoli kończąc, zauważyłem na jednym ze zdjęć, że masz tatuaż, ale nie wiem jaki. Czy mogę zapytać, co to jest? Po angielsku napis: odważ się być wielkim, być potężnym ponad miarę. Tym sformułowaniem mógłbym zakończyć ten wywiad, bo zabrzmiało cudownie, ale zapytam, jakie to uczucie zrealizować cel swój zaplanowany w tak mistrzowskim stylu. No jest to wspaniałe uczucie. Wiem, że droga, którą wybrałem, jest odpowiednia i chcę nią dalej podążać, także chcę się dalej w tym spełniać i realizować te kolejne marzenia.
Robert, gratuluję. Trzymam kciuki. Naprawdę, to niesamowity wyczyn i wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które tu powiedziałeś, tak drobiazgowe, pokazują, ile trzeba pracy, ludzi i swojego wysiłku, żeby osiągnąć różne cele na różnych płaszczyznach. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.